10 najdziwniejszych statków. Jeśli interesuje kogoś tematyka statków, to polecam grę Wars of Warships. Link w opisie. 10 MS Pioneering Spirit. Największy statek na świecie przeznaczony do instalacji, demontażu platform wydobywczych oraz układania rurociągów podmorskich. System podnośników w przedniej części pozwala na instalację lub demontaż nadbudówek platform o ciężarze do 48 tysięcy ton. Dźwig na rufie może instalować lub podnosić części podwodne o masie do 25 tysięcy ton. 9 HSC Benhiga Express. Szybki prom pasażerski płynący pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi. Jest to druga w kolejności największa jednostka typu trimaran na świecie. Nie bez znaczenia jest prędkość, z jaką porusza się ten prom. 67 km na godzinę. W warunkach morskich to naprawdę ogromna wartość. 8. Prelude FLNG. Ten statek może się pochwalić wyglądem, który przypomina raczej wielki klocek niż jednostkę wartą około 10 miliardów dolarów. To pierwszy na świecie statek skonstruowany w celu wydobycia, skraplania i przewożenia gazu. To także największy statek, jaki kiedykolwiek zbudowano na morzu. 7. Dogwais Vanguard. Ta jednostka została zbudowana za równowartość 240 milionów funtów brytyjskich. Może on bez najmniejszego problemu przewieźć ładunki o masie nawet 110 tysięcy ton. Kiedy zbiorniki balastowe statku są wypełnione wodą, wówczas pokład jednostki znajduje się aż 16 metrów poniżej poziomu wody. 6. MSC Oscar. Oscar może przewozić jednocześnie 19 224 kontenery, a jego nośność to aż 197 362 tony. Mimo swoich rozmiarów i ogromnej masy przewożonych ładunków, kontenerowiec nie jest wcale powolny. Jego maksymalna prędkość to 42 km na godzinę. 5. RV Flip. Pływające laboratorium będące własnością US Navy. Statek ma specjalną konstrukcję pozwalającą na użytkowanie go w pozycji pionowej. Statek o długości 10 metrów wyglądem przypomina ogromną łyżkę. Składa się z długiego na 90 metrów kadłuba o szerokości 6,5 metra oraz nadbudówki na dziobie. 4. MS Ramform Atlas. Nietypowy kadłub o trójkątnym kształcie i bardzo szerokiej rufie umożliwia użycie 24 kabli z czujnikami do badań geofizycznych. Maksymalna długość kabli to 12 km. Mechanizacja i automatyzacja procesów wydawania i wybierania kabli umożliwia pracę szybką i bezpieczną. Do prac pomocniczych przewidziano dwie łodzie robocze. 3. Vernon C. Bain. Statek stoi przymocowany w Nowym Jorku i stanowi składnik tamtejszego systemu więziennictwa. Został wybudowany w Nowym Orleanie za sumę 161 milionów dolarów i w 1992 roku został przetransportowany do aktualnego miejsca cumowania. 2. USS Zumwalt. Prototyp niszczyciel nowej generacji typu DDG-1000 zbudowany w stoczni Buff Iron Works przez Stany Zjednoczone dla amerykańskiej marynarki wojennej. Największy w historii okręt tej klasy budowany dla US Navy, nazywany na cześć admirała Elma Zumwalta. 1. MSC Zoe, jeden z największych kontenerowców na świecie, dokładnie trzeci pod kątem wielkości. Na sławę zasłużył wykonaniem utworu z Gwiezdnych Wojen. Serio, kiedy wpływał do portu bodajże w Austrii, przywitał ludzi właśnie taką melodią. Posłuchajcie. Przypominam o grze Wars of Warships. Co prawda tam akurat muzyki z Gwiezdnych Wojen nie usłyszycie, ale jeśli chodzi o tematykę statków, to jest to w sam raz. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!